Dobra, słuchaj, nagrywamy się już chyba wszędzie, w dwóch komputerach. Mam nadzieję, że nas słychać. Więc tak, dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa. Ja nazywam się Bartłomiej Kwapisz, w tej chwili mówię do Was z dwóch komputerów. Jest ze mną również Zuzanna. Zuzanno, chciałabyś coś o sobie powiedzieć? Jestem aktywistką partii Razem, czyli się angażuję w jakimś tam stopniu w politykę. Aktualnie działam w Nowym Sączu od kilku lat. Pochodzę z Łodzi, więc mam też taki jakiś może obraz funkcjonowania w mniejszym i większym mieście właśnie. No a tutaj na YouTube no to prowadzę jakiś tam kanał w formie wyborczyni lewicy, w formie jakiejś takiej mojej dodatkowej aktywności hobbystycznej. Dobrze, link do Twojego kanału będzie dostępny w opisie do tego filmu. Co byś powiedziała o swoim kanale, bo on jest czasami humorystyczny, tam widziałem, gotujesz bób. Czasami jest pełen oburzenia, jak oburzałaś się na przykład na podwyżkę pensji lewicy. Czasem jest też analizą takich bardziej ogólnych problemów, więc jakbyś chciała powiedzieć w ogóle, skąd pomysł na ten kanał i dlaczego to robisz, co chcesz osiągnąć w ten sposób, no i może też jakbyś jakieś własne refleksje na temat prowadzenia kanału na YouTubie opowiedziała. Prowadzę, więc będzie ciekawie. Znaczy w ogóle tak, no bo to ja trochę zaczęłam się sobie tak żartować. Pamiętam pierwszy filmik jakiś tam zrobiłam, taki typowo humorystyczny, właśnie takie wygłupy, trochę no, typowe żarty, jakieś nawet kpiny bym może powiedziała z takiej sytuacji. Kiedy Krystyna Janda chyba jakoś tam w swojej wypowiedzi odniosła się lekceważąco do beneficjentów programu 500+. No i tak jakoś, a wtedy była taka mowa chyba Razem u nas, że no bardzo mało jest lewicy w tej przestrzeni YouTube'owej, w związku z tym, że właściwie no nie ma ludzi, że prawica jest strasznie popularna, a my no nie mamy swoich nośników przekazu w tej przestrzeni. I ja z ciekawości weszłam sobie i tak zaczęłam sprawdzać, czy coś jest, i po zwykłym hasle lewica, czy prawda, czy... Więc okazało się, że nie za bardzo, że to wymaga ewentualnie, jeśli już, to większego jakiegoś tam poszukiwania. No i na początku tak trochę eksperymentując założyłam, rzuciłam i zaczęłam się rozglądać, a co można w tym medium zrobić, a potem zaczęłam sobie jakieś też próbować poważniejsze, czy właśnie refleksje przekazywać, czy też jakiś może taki mini reportaż, tak jak tam o mieszkaniach komunalnych w Łodzi próbowałam zmontować, ale no to są, traktuję to w kategoriach takich rozrywkowych, dlatego że no jakby nie, wydaje mi się, że nie posiadam jakichś umiejętności takich szczególnych, ani też prawdopodobnie nawet czasu do tego, żeby gdzieś tam tak to szlifować, żeby to miało jakiś profesjonalny wymiar. Tak, i staram się jakieś, jeżeli spotykam coś ciekawego, to wokół siebie, co w jakimś stopniu się łączy z tematyką lewicową dla mnie, no to staram się o tym coś nagrać. Chciałem Cię spytać o taką sytuację, która w zasadzie dzisiaj przyszła mi do głowy. Załóżmy, że jesteś polityczką lewicy. No i możesz powiedzieć przed kamerami, przed wyborcami coś, co wiesz z badań, ale także takiego nosa politycznego, że da ci większe poparcie, ale nie do końca w to wierzysz, a z drugiej strony możesz powiedzieć coś, co wierzysz, ale wiesz, że ci obniży poparcie. I co byś zrobiła w takiej sytuacji? No wybrałabym to drugie, ale to powiem też dlaczego, dlatego że ja w ogóle uważam, że sondaże pokazują tylko stan obecny, a jest jeszcze coś takiego jak kształtowanie opinii publicznej. Mało tego, to co sondaże pokazują, to w ogóle to jest sprawa, no to jest moim zdaniem największy błąd, jaki politycy popełniają. To znaczy po prostu ludzie w sondażach deklarują jakąś swoją samoświadomość na tu i teraz, jeszcze mało, już pomijając wszelkie zafałszowania. A więc mnie zależy na tym, żeby jednak tą rzeczywistość społeczną modelować w taką stronę, no, którą ja bym chciała. Ja tak widzę politykę jako sprawstwo jednak. Jako jednak... Dobra, ale to nie masz wrażenia na przykład, że Korwin zrobił coś takiego, że przez 20 lat tłukł do głowy ludziom te swoje różne pomysły i w ten sposób rzeczywiście może wpłynął jakoś na jakiś tam odsetek ludzi, więc raczej ta droga, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Będziesz Korwinem lewicy?
A powiem szczerze, że mogłabym mieć taki talent. Jakbym miała, to bym nie powiedziała nie. Jakbym się chciał przyznać. W sumie nawet tego bym ci życzył, to by była całkiem fajna funkcja. To by była całkiem fajna funkcja. Natomiast zastanawiam się odnośnie takich działań, no bo no wyobraź sobie na przykład, że lewica się radykalizuje w swoim przekazie i schodzi poniżej progu wyborczego, nie ma jej w Sejmie, ale jest bardzo idealistyczna i bardzo wierna rozmaitym zasadom lewicowym. No i co w takim wypadku? Czy lepiej nie być w Sejmie, czy lepiej być w Sejmie? Jak ocenisz na przykład Ruch Razem, które zdecydowało się na koalicję z innymi partiami po to, żeby przekroczyć jednak ten próg i mieć swoich posłów w Sejmie? To dobry ruch czy zły ruch? Tak, ja na tamtym etapie popierałam ten ruch. Mhm. Tylko, że ja uważam, że to jest ruch strategiczny wyłącznie, a nie sytuacja docelowa. Ja nawet o tym chciałam jakoś powiedzieć, bo w jakimś tam filmiku ja potem, a może sobie nagram jakiś inny na ten temat, ale generalnie uważam, że bez własnej, całkowicie odmiennej, autonomicznej narracji to w ogóle nie ma czego szukać no, w tym Sejmie. To znaczy można oczywiście tam wejść, jakoś wejść trzeba, jakoś ludzie muszą o nas usłyszeć. I to jest taki problem, że jeżeli jest się ugrupowaniem pozaparlamentarnym i nie ma się całej armii własnych mediów, różnego rodzaju, bo one mogą być też nie mainstreamowe, czyli właśnie jakieś kanały YouTube'owe, jakieś alternatywne telewizje i tak dalej. Jeżeli nie ma się tego całej propagandy wykształconej, no to jakby się to się robi błędne koło, czyli nie można tego przebić, czyli jest się w sytuacji bez wyjścia. Dlatego też ruch, żeby wejść do mainstreamu czasowo i pokazać się, był ruchem bardzo dobrym. Ale to na pewno nie jest moim zdaniem ostatnie słowo. To jest dopiero początek. A nie... Dobra, a powiedz mi tak, bo PiS kiedyś zakładał kluby Gazety Polskiej, tak? Oni tam spotykali się, mieli też gazety, media, wszystko. Okej, teraz mają w ogóle TVP. Platforma ma na przykład TVN, Onet, rozmaite media takie sympatyzujące z tą formacją. Myślę, że wyborcza też. A lewica ma duży problem, bo z lewicy ja znam co, to jest strajk, krytyka polityczna, to są w zasadzie portale, trudno też uświadczyć takie większe medium, w ogóle o telewizji nie wspominając. Zastanawiam się nad Konfederacją. Konfederacja ma internety i rozmaitych youtuberów, natomiast to co robisz ty, to próbujesz zostać jakby youtuberem lewicy i nie wiem czy w zasadzie to jest nasz ostatni temat, czyli ulubione zakątki w internecie, ale co byś mogła jeszcze polecić naszym słuchaczom, bo ja tak sobie słucham, czasem wpadnie do ucha, nie wiem, Trójdzielnia albo jakiś, dzisiaj akurat słuchałem Instytut Myśli Społecznej La Sala, natomiast co byś ty poleciła, co lubisz słuchać w swojej wolnej chwili? Ja jestem specyficzną osobą, ponieważ ja po prostu trzaskam debaty namiętnie wszelkiego rodzaju i to ja nie sądzę, żeby to było takie, żeby akurat każdy musiał mieć takie hobby, żeby na przykład ćwiczył sobie przy dwugodzinnych debatach, prawda, które w Fundacji Batorego na przykład, czy tam gdzie się spotykają się wszyscy ludzie i rozmawiają, albo na przykład Nowej Konfederacji z prawicowych, tak? I oni Nową Konfederację słucham i jest to, nie mylić z Konfederacją, proszę. Nie. To jest taki instytut prawicowy, co prawda, tak, ale to nie jest Konfederacja. Więc tak, to mnie interesuje jakby, więc ostatnio było też jakiś tam instytut, gdzie Edwin Bendyk prowadził cykl o ekonomii, to też tych debat trochę się pojawiło. No mało takich, słucham normalsów, no, takich, właściwie to prawdę mówiąc, ja trafiłam z lewicowych, no to na skrajny ten kanał Odrodzenie Komunizmu, który no jest dla kogoś, może być wręcz szokujący, ale prawdę mówiąc, ja uważam, że to jest dobre, dlatego, że my w ogóle nie mamy ściany od tej strony. Właśnie tak cię wypatrzyłem w internecie na Odrodzenie Komunizmu, ja też z towarzyszem Michałem zrobiłem konferencję, debatę w zasadzie, naprzeciwko niego stanęło trzech libertarian i
I tych trzech libertarian położył na łopatki. Problem był taki, że byli to zawodnicy lekkiej wagi, tak mi się wydaje. Natomiast no, towarzysz Michał jest specyficzny, rzeczywiście lubię czasem, ale jakby forma ekspresji jest dość ekstrawagancka i może, tak, może odpychać. Natomiast co do lewicy, no to wspomniałem o Trójdzielni, mam też w ogóle, być może zamieszczę też dla naszych słuchaczy taką wielką listę małych podcastów, kanałów. Jest tego dużo? Niestety nic nie zdobyło dużej popularności. Natomiast kanały prawicowe, mnóstwo jest dużych kanałów, które mają popularność i są w stanie funkcjonować no, poza takim obiegiem telewizyjnym, bo bez jakiejś większej kontroli. Dobra, przechodzimy może do następnych tematów. Słuchaj, bo rozmawialiśmy o tym poparciu, o pryncypiach, o tym, czy można porzucić swoje ideały na rzecz głosów wyborczych i po prostu przymilania się do wyborców. Kolejny temat to jest, jak doprowadzić do zmiany społecznej, znaczy jak sprawić, żeby no, ludzie zaczęli myśleć w inny sposób. Tutaj mamy temat konkretnie inspirowany sprawą pomników, sprawą Margot, która razem ze Stop Bzdurą zatknięto te flagi na pomnikach, co jak dla mnie jest dość kontrowersyjnym ruchem. Pisałem o tym na strajku. Jestem oskarżony o symetryzm oficjalnie. Natomiast o co mi chodzi, że też ostatnio patrzyłem na poparcie, takie deklaracje Polaków odnośnie tolerancji czy nietolerancji dla osób LGBT. No i o ile rzeczywiście w porównaniu do lat 2000 na przykład to się sytuacja poprawiała, o tyle mniej więcej od 2010 to jest ten sam poziom cały czas. Więc zastanawiam się, jak sprawić, żeby ludzie zaczęli na przykład tolerować mniejszości seksualne, zaczęli być za prawami tych mniejszości. No i czy widzisz sposób raczej w tym, żeby, nie wiem, edukować stopniowo, jakby to powiedzieć, tworzyć taki pozytywny, ciepły wizerunek, który jest umiarkowany, czy raczej właśnie tego typu akcje skrajne, gdzie robimy show, zwracamy uwagę na siebie? Co sądzisz? To jest w ogóle, pierwsze to wydaje mi się, że to nie jest zagadnienie dla lewicy. To jest pierwsza podstawowa sprawa. I dopóki my będziemy po prostu lewicą, która będzie po prostu liberałami, których w Polsce nie ma, to nie mamy przed sobą przyszłości. To, że jesteśmy sojusznikami, że się solidaryzujemy, to jest jakby, więc chciałam to na początek podkreślić, bo ja do tego doszłam już jakiś czas temu. I uważam, że nasza wypowiedź na ten temat powinna być mówiona zupełnie innym językiem, niż przedstawia to liberalizm po prostu. Okay, zupełnie innym językiem. To jest jedna rzecz. Ale teraz, jeżeli o ruchach mówimy, bo ja jestem w ogóle o ruchach, tak? Uważam, że wszystko, to jest jakby tak, jeżeli mówimy załóżmy nie z pozycji politycznej, bo to muszą się tym zajmować ruchy społeczne właśnie, to się tym muszą aktywiści i aktywistki zajmować. I oni to robią. I muszą być też, i musi być edukacja, która pozwala na no, pokonanie pewnych uprzedzeń w bezpośrednim kontakcie. Takie badania pokazują, że tak się to robi najlepiej. Ale jeżeli chodzi o, uważam też, druga rzecz, że wcale społeczeństwo polskie konserwatywne takie nie jest. Jakby chciały to widzieć elity. Uważam, że to, jeżeli w sondażach już wychodzi tam 60 parę procent poparcia dla jakichś związków czy dla małżeństw, to wcale nie jest tak źle. Reszta się dokończy wtedy, kiedy to zostanie wprowadzone, bo to mówił, sondaż zawsze jest pewną tylko deklaracją stanem na tu i teraz. Natomiast jeżeli chodzi o akcje skrajne, to one też robią swoje, ponieważ zwracają uwagę mediów, a dzięki temu dowiadują się o tym osoby, które by się o tym nie dowiedziały. I to jest jakby tyle. Dobra, a słuchaj, nie masz wrażenia, tak przynajmniej rozmawiałem z osobami, które twierdziły, że się znają na socjologii, że tego typu akty skrajne doprowadzą co prawda do większej znajomości tego typu zjawiska, natomiast też do polaryzacji postaw, że będziemy mieć po prostu obóz, który jest zdecydowanie przeciwny i obóz, który jest zdecydowanie za, nie będzie tego umiarkowania, nie będzie kogo przekonywać.
Nie sądzisz, że No dobrze, ale co jest w ogóle celem? Bo mi się wydaje, że ludzie chcą mieć równe prawa, tak? No to te prawa oczywiście, dobrze, a nie, że tak powiem, pracować nad świadomością, trochę w moim przekonaniu jednak urojono. To znaczy, ja mam odczucie od kilkudziesięciu lat, że nasze elity uważają, że ludzie są konserwatywni, natomiast to one same mają imaginarium konserwatywne i takie, które próbują ludziom zaszczepić. Natomiast w Polsce faktem w życiu codziennym, my mamy gminę, gdzie wójtką jest lesbijka, mamy miasto niewielkie, gdzie prezydentem był gej. No po prostu w codziennym kontakcie oczywiście zdarzają się akty przemocy, to nie ma o czym mówić. Oczywiście, że trzeba dążyć do eliminowania tego, że w tym celu trzeba też zaostrzyć to prawo antydyskryminacyjne, żeby to skuteczniej karać. Oczywiście. Natomiast niestety tutaj to się obawiam, że pewnie idealnej sytuacji to w ogóle nigdy i nigdzie się nie osiągnie. Byłoby to bardzo trudno, ale jest też drugi aspekt jakby tego tematu. I ten drugi aspekt to jest jakby globalny. I to nie ma nic wspólnego z uprzedzeniami. To jest radykalizacja, która jest jakby bazująca na mechanizmie kozła ofiarnego. I to jest jeszcze coś zupełnie innego. I z tym mamy do czynienia dzisiaj. I to jest faktycznie niebezpieczne, ale na to żadna edukacja nie pomoże. Dla mnie, mówiąc szczerze, na to pomaga poprawa warunków życia. To jest jedna rzecz. No, a druga to oczywiście no, unikanie szczucia przez polityków w życiu społecznym. Ale to jest szczucia w propagandzie, ale to jest jakby jeszcze... Dobra, mam jeszcze takie pytanie. Ja myślę, że indywidualnie on po prostu występuje. Ja myślę, że indywidualnie dużego problemu nie mam. Mamy obecnie problem ze szczuciem politycznym. Mam jeszcze takie pytanie, bo wspomniałeś na początku o liberalizmie i o tym, że lewica staje się jakąś w zasadzie głosicielem idei liberalnych, tak? Tam zanikają być może, nie wiem, aspekty ekonomiczne, aspekty praw robotniczych, aspekty równościowe. W zasadzie w związku z obyczajówką staje się po prostu taką kopią liberałów. Czy to jest, czy dobrze Cię zrozumiałem, tak? O to Ci chodziło, bo czasem... Tak uważam, że to nie jest... My się posługujemy wyjaśnieniami, które nie są zaczerpnięte, mam wrażenie, ja nie jestem specjalistką, żeby była jasność o tym myśliwie, to mi dużo brakuje, mamy świetnych specjalistów, którzy na pewno lepiej by o tym powiedzieli, ale ja nie wiem, czy oni są słuchani. I sami też chyba nie do końca potrafią trafić nawet do działaczy i działaczy właśnie lewicowych, żeby ich przekonać, bo często posługują się językiem, który no, wydaje się nieadekwatny, często właśnie jakiś taki zaprzeszły, historyczny, jakiś taki trochę jakbyśmy mieli z rekonstrukcją historyczną do czynienia, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ci ludzie są bliżej tego, jak powinniśmy argumentować, niż to, co mamy współcześnie, to jest bliższe zdecydowanie, jednak uważam takiej wyobraźni typowo liberalnej. A my się jednak czymś różnimy. To prawda, ale słuchaj, czy ty nie masz wrażenia, że jeżeli mamy, że ten kawałek tortu dla lewicy, która już jest lewicowa, jest z jednej strony liberalna, obyczajowa, z drugiej strony lewicowa gospodarczo, to już naprawdę jest, nie wiem, 5, 10, góra 15% i nie da się z tego wyjść. Nie da się wyjść na 20, 30, nie da się wyjść na takie poziomy, które rzeczywiście by pozwoliły no zmienić to prawo chociażby w kwestii mniejszości, nie sądzisz? Tak, ale jeżeli my posługujemy się argumentacją liberalną, mówię, prawa człowieka na przykład, przecież my mamy dużo starsze, a dlaczego nie mówimy, w ogóle ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy mówić, że na masową skalę ludzie nie będą szukać kozłów ofiarnych wtedy, kiedy ich sytuacja ekonomiczna będzie stabilna i to jest jakby dla mnie tyle. Ja, to, że my jesteśmy za tym, żeby ludzie, że wszyscy ludzie, że uważamy, że wszyscy ludzie są równi, że jakieś mamy te korzenie w tym egalitaryzmie, to jest, no to ja też na przykład bardzo często to poruszam, ale to się nie przejawia w tym, że dane grupy społeczne nie mają jakichś praw też. To się przejawia nawet w relacjach społecznych u nas bardzo szeroko, ludzi, którzy formalnie mają równe prawa, ale mamy tak zwano na przykład taki syndrom jakiejś tej kultury folwarcznej, tak to się nazywa czasami. No gdzieś jesteśmy protekcjonalni, przełożeni w stosunku do podwładnych. Panuje kumoterstwo różne tak w sytuacjach zawodowych. No więc to są problemy, nad którymi musimy codziennie pracować, nad zwyczajami, obyczajami w naszym życiu, tak jak że nie wyrzuca się śmieci do lasu,
Tak samo może nie szuka się pracownika po znajomości. Może nie, może najpierw trzeba dać ogłoszenie, może trzeba dać ludziom szansę, tym, którzy nie mają kapitału kulturowego. Może trzeba tego typu rzeczy też robić. To też jest kultura. I dla mnie to jest właśnie gdzieś ten szerszy mianownik. Pamiętasz projekt, chyba to Platforma nawet zgłaszała, taki projekt, w którym był pomysł, żeby w ogłoszeniach o pracę był obowiązek zamieszczania tych kwot wynagrodzenia. To by było coś, do czego się odniosłeś właśnie a propos tej kultury. No rzeczywiście ja też często widzę, że jakby na papierze może być wszystko ładnie równe w przepisach, natomiast potem jeszcze w takim praktyce życia codziennego może różne sytuacje się dziać. A dobra, słuchaj, temat uznaję za zakończony, przechodzimy do następnego. O, to jest ładny temat. Słuchaj, nie poruszyliśmy jeszcze sprawy, nie wiem też, czy się na tym znamy, ale odnośnie kwestii walk o prawa mniejszości, konkretnie mniejszości seksualnych, no to jest przykład, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, gdzie te ruchy, te walki, Stonewall, generalnie takie agresywne zachowania podobno miałyby przynieść skutki. Nie wiem, jak u ciebie z socjologią, czy jesteś z wykształcenia jakoś w tym kierunku, nie. Interesujesz się? Jestem w psychologii po dziennikarstwie, aktualnie też robię jeszcze takie uzupełnienie z filozofii, no więc w takim obszarze społecznym, humanistycznym rozumiem. Ogarniam. Ja akurat skończyłem politologię, ale akurat nie przytoczę się teraz konkretnych danych, żeby powiedzieć, że na przykład te zajścia w USA, takie bardziej radykalne ruchy rzeczywiście przyczyniły się do tej zmiany, czy to miało jakieś inne przyczyny? No bo spotkałem się z takimi argumentami, że mamy to okno Overtona i to okno pozwala na wprowadzanie do debaty coraz śmielszych tematów przez takie właśnie radykalne zachowania. Nie wiem. Może lepiej będzie, jeżeli ten temat zostawimy rzeczywiście, zapraszając na przykład do rozmowy socjologa. Mam paru znajomych socjologów i oni pewnie mogliby coś ciekawego na ten temat powiedzieć. Słuchaj, mam jeszcze inną rzecz. To jest taka, mówiłem właśnie, że świetny temat. Natomiast... Nie wiem, wiesz, jak uważasz... Tak? Nie, no nie wiem, bo coś przerwało. Dobra, mamy jeszcze jedną rzecz odnośnie zmian społecznych. Kwestia odejścia od kapitalizmu. Czy twoim zdaniem w ogóle tego typu proces jest możliwy, czy on zajdzie, czy nie wiem, czytałaś sobie, bo ja na przykład sobie tak, dobra, nie powiem, że przeczytałem Marksa, ale tam są różne idee rozwoju tego systemu i te idee na przykład zawierają w sobie być może pewne wątki, które rzeczywiście zaszły, na przykład wątek stopniowej automatyzacji produkcji, być może ten marksizm można też unowocześnić, są też szkoły neomarksistowskie, no generalnie o co mi chodzi, że a czy twoim zdaniem kapitalizm zmierza do jakiegoś swojego końca, czy przeistoczy się w socjalizm, czy dochodzi do jakichś zmian w tej chwili społecznych, które znamionują o w ogóle zmianie systemu, w jakim żyjemy. Co o tym sądzisz? Opóźnienie? Halo? Tak, no, wydaje mi się, że tak, że w tym momencie jest taka byłaby. No, nie wiem, czy ty mnie słyszysz, bo ja cię słyszę. Tak. Słyszę, tylko jest drobne opóźnienie. Możesz mówić. Okej, no więc uważam, że w tym momencie byłaby taka szansa, żeby zaproponować jakieś troszeczkę bardziej radykalne te reformy. Więc ja w ogóle też tak, no nie tak, postrzegam to jako ciągłość, nie postrzegam systemu, że teraz jest ten kapitalizm, z tego co wiem, on się też dość długo rozwijał, więc prawdopodobnie socjalizm również będzie się rozwijał, natomiast w ogóle też myślę, że no też ten kapitalizm w ogóle nie występuje w czystej takiej formie dzikiej, jak oni by to chcieli widzieć niektórzy. No i dobrze bardzo, że tak nie jest. W związku z tym zaproponowanie jakichś tam bardziej radykalnych reform, no bo właściwie sprawa zaczęła się moim zdaniem płaść najbardziej w momencie, kiedy zaczęła być możliwa ta globalizacja ekonomiczna na taką bardzo szeroką skalę. I wtedy jakby zaczął się problem z utrzymaniem przyzwoitych miejsc pracy, no i znowu pogłębił się ten wyzysk państw rozwijających się.
i jakby no, to trzeba by było ukrócić w pierwszej kolejności, bo zanim to się samo naturalnie po prostu zakończy, tak? No i sprawa tutaj automatyzacji pracy i likwidacji, czyli miejsc pracy, czyli gdzieś tam rozchodzenia się właśnie pracy z zarobkiem, no też jest rażąca. I tutaj faktycznie nie mam jakiegoś takiego stanowiska, co najpierw byłoby konieczne, ale mam wrażenie, że to jest taki czas, kiedy po prostu intelektualiści są naprawdę potrzebni do tego, żeby się zastanawiać, uruchamiając wyobraźnię, co jeszcze możemy, co możemy zrobić. I tutaj i tak samo i jacyś futuryści, jak i klasycy mogą się przydać, tak? Tacy jak Mary. Tak, ja się zastanawiałem nad tym, czy po prostu automatyzacja nie doprowadzi do powstania wąskiej grupki, może już doprowadziła ludzi, którzy no, posiadają te środki produkcji zautomatyzowane, no i szerokich mas, które sobie żyją jak w jakimś rezerwacie. Może tam dostają jakieś okruszki. Tak. Spotkałem się też z takim argumentem, że dochód gwarantowany, który rzekomo miałby zapewnić, czy to jest pomysł, który wspieram, ale to jest pomysł, który w jakiś sposób dalej czynicie w jakiś sposób na łastę czyjeś. To nie jest tak, że ty jesteś równą osobą tym posiadaczom wielkich zautomatyzowanych firm. Przejdźmy sobie do kolejnego tematu. Natomiast o tym odejściu od kapitalizmu, bo ty wspomniałaś, że może będzie socjalizm po kapitalizmie. To jest trochę tak, jakby ludzie, nie wiem, w feudalizmie stwierdzili, że będzie kapitalizm albo coś. Ja myślę, że ten nowy system, który będzie, to trudno będzie przewidzieć mimo wszystko. Ja tam wspominałem, że rozmaite przewidywania Marksa czy innych różnych ludzi można by podpiąć pod rozwój wypadków, ale nie wiem, czy to tak będzie. Dobra, to... Ja też nie zgadzam się tak, że to nie jest takie wszystko proste. Nie jest. Punkt numer 4. Wyzwania przyszłości. Klimat, automatyzacja, imigracja z południa, kryzys demograficzny. Tak w ogóle z takich zjawisk społecznych szerszych, to którego ty się boisz najbardziej? Znaczy myślisz, że będzie miało najpoważniejsze skutki dla społeczeństwa, dla ludzi w przyszłości? 2050 Polska, Hołownia. Teraz powiem szczerze, że na ten moment to mnie eksplozja demograficzna jednak przeraża w państwach, które sobie ledwo radzą. Przepraszam, wchodzę w słowo, ale w jakich państwach ta eksplozja? Gdzie? No w afrykańskich na przykład. Okej. I nadal rośniemy i jako świat, czyli ma być nas już ponad 10 miliardów za kilka lat. Wtedy podobno ma się to wyhamować i będzie spadać, natomiast na dzień dzisiejszy, tam gdzie jest największy głód, rodzi się średnio nawet po 4, 5, 6 dzieci. To jest naprawdę bardzo dużo i to przeraża mnie, to w jak nędznych warunkach ci ludzie żyją i że no niestety właśnie te warunki wpływają też i na radykalizację i na to, że może być coraz więcej niepokojów, które to niepokoje nas nie ominą. I tym po prostu nie ma takiej szansy. Więc jeżeli czegoś się z tym nie zrobi, żeby lepiej gospodarować tymi zasobami w skali świata, po prostu prawdopodobnie uważam, że zagraża to temu, co do tej pory osiągnięto. Ale zagraża w jakim sensie? W sensie ładu społecznego, że on zostanie za... Bo co osiągnęliśmy? Tak. Nawet uważam, że może to... tworzyć taką jakąś perspektywę licznych wojen, gdzie gdzieś tam jakieś osiągnięcia, nawet i technologiczne, mogą zostać zaprzepaszczone. I dlatego, że nadal bardzo wiele... Upadek Rzymu pod barbarzyńskich plemion Germanów. No ale to barbarzyńskich to tak źle brzmi, prawda? Bo to, ale no jest przepaść, jeżeli chodzi o... przepaść różnic po prostu, jeżeli chodzi o organizację, nawet dostęp do oświaty chociażby, tak? Ale nie mówię, no dostęp do jedzenia, może najpierw zacznijmy od podstaw, no i do spania. No, ja ostatnio słuchałem bardzo elokwentnego prezydenta jednego z afrykańskich krajów. Nie przypomnę sobie teraz imienia, ale wkleję w trakcie obróbki filmu nazwę i nawet link wkleję do tego przemówienia, jeżeli znajdę. O czym on tam mówił? On tam mówił taką fajną rzecz, że na przykład, żeby powstrzymać imigrację z Afryki albo żeby w ogóle pomóc tym krajom, najsensowniej byłoby je rozwinąć ekonomicznie.
To znaczy tak tam gospodarować i tak ułożyć światową ekonomię, żeby one się po prostu rozwijały, żeby ludzie nie chcieli stamtąd emigrować, żeby tam się dobrze żyło. To wydaje mi się, że w jakiś sposób godzi postulaty no, osób, które mają tą troskę o uboższych, a jednocześnie nie chcą, czy tam obawiają się imigracji z południa. To jest w ogóle też właśnie jeden z naszych tematów. Ja chciałabym tu powiedzieć tylko jedną rzecz. Ja się nie chodzi o to, że ja się obawiam emigracji z południa. Ja się obawiam na przykład licznych wojen, tak? I rewolucji, które również mogą się rozprzestrzeniać w różnych miejscach świata. I tu nie chodzi tylko jakby o to, że przypłynie 1000 osób czy 2 miliony osób, choć oczywiście, bo jakby w krótkim terminie to kwestia integracji jest oczywiście też istotna, jeżeli tutaj przybywają jacyś ludzie, ale to nie rozwiązuje po prostu problemu. Tak, czyli to... Dobra, ale to wspomniałeś... Ale no wróć, bo powiedziałeś, że godzi w interes... Czekaj, bo ja przerywam, ale mówiłeś coś istotnego. Że godzi w interes czyj to, że należy rozwijać ekonomicznie te państwa? Nie. Chodzi mi o to, że generalnie być może gospodarkę światową masz ustawioną w taki sposób, że te państwa są wiecznie wykorzystywane, wiecznie niedoinwestowane, wiecznie tylko surowce sprzedają. Jednocześnie taki model też wspiera autokrację itd., itd. Natomiast być może warto by no, trochę poprzestawiać te wszystkie układy krążenia światowej gospodarki, żeby jednak Afryka też się rozwinęła. To się dzieje. Kilka krajów rzeczywiście notuje duży wzrost. Jest też rozwój instytucji obywatelskich, demokracji. No, widać, że to też internet bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o transfer wiedzy między krajami, między krajami bogatszymi a krajami trzeciego świata. Internet, który nie musi być jakby na tej starej infrastrukturze, więc tam też jest bardzo nowocześnie czasem zorganizowane. Ja sam byłem w kraju trzeciego świata i mieszkałem chwilę i rzeczywiście nie było tak najgorzej, jak się mogło wydawać. Natomiast tak, poruszyliśmy imigrację, poruszyliśmy kryzys demograficzny w naszych krajach. A co za tym idzie też kwestia automatyzacji, o której wspominaliśmy też przy odchodzeniu być może z kapitalizmu. Natomiast kwestia klimatu. Czy ty na przykład, bo czekaj, mieszkasz w tym Nowym Sączu, tak? Dobrze rozumiem? Nowy Sącz. Tak. Tam masz jakieś, nie wiem, atrakcyjne tereny przyrodnicze, gdzie chciałabyś, żeby zostały zachowane, ale na przykład dochodzi, nie wiem, do wycinki, albo klimat się zmienia i coś obumiera. Angażujesz się w tego typu działalność ekologiczną? To znaczy, to jest dla mnie istotne, jeżeli chodzi na przykład o tą gospodarkę leśną, która jest prowadzona, no to uważam, że ona jest barbarzyńska. Natomiast no to nie jest, nie wiem, czy akurat jeżeli chodzi o tak, czy to jest mikro, to jest jednak trochę mikroskala, jeśli chodzi o kwestię klimatu, tak? Czyli... Polska jest generalnie mikro, także to... No więc to chyba nie wystarcza, tak? Tam na przykład bardzo poważnym problemem jest smog, no to tam faktycznie smog jest problemem nie do wytrzymania i po prostu należy udoskonalić w tym momencie te programy, które są, które mają sprzyjać wymianie pieców i, ale też, bo one nadal, mimo że funkcjonują, to no, pozostawia to wiele do życzenia, to co obecnie. Ja się spotkałem z tym, że na przykład Kraków jest podawany już teraz jako przykład sukcesu, też ze względu na zdecydowanie tych działań, jakie tam zostały podjęte, że rzeczywiście udało się ograniczyć smog w Krakowie i być może te mniejsze miejscowości z Małopolski i Śląska też mogłyby za tym podążać. Natomiast... No tak, ale tam jest problem tego typu, chciałam tylko zwrócić uwagę, że Kraków czy inne duże miasto to są blokowiska w bardzo dużej części. Natomiast ciężko, jeżeli reszta Małopolski to są wioski, wioseczki, miasteczka, wioski, wioseczki połączone jakimiś tak niekończące się, często położone w trudnych terenach, to nie ma takiej możliwości wymienienia po prostu wszystkich tych instalacji. Czasami w ogóle nie ma gdzie zainstalować nowoczesnego pieca na przykład. Więc stąd są te trudności, one będą jeszcze się ciągnęły jakiś czas.
A rozwój technologiczny? Nie wiem, no bo teraz, wiesz, w Chinach próbują maszyny, które będą ten smog zbierać. W Pekinie się udało nawet w ogóle ten smog zredukować podobno. Być może powstaną nowe technologie, mamy też z energią panele słoneczne, baterie itd., itd. A wydaje mi się, że to jest tak jakby taki wyścig, tak, że my tutaj z jednej strony bardzo smrodzimy i brudzimy tą przyrodę i wykorzystujemy, a z drugiej strony wymyślamy coraz to nowe sposoby, w jaki sposoby radzenia sobie z tym wszystkim. Więc nie wiem, trudno mi powiedzieć. A propos ekologii, bardzo istotna rzecz, no to, że jednak ludzi z krajów zamożnych, w tym Polski, o dziwo, może to się ludziom wydać dość kontrowersyjna teza, ale Polska jest krajem względnie zamożnym, no to pozostawiają znacznie więcej tych śmieci, ten ślad węglowy i wszystko jest znacznie większe. Także myślę, że my tutaj mamy najwięcej do zrobienia, że to nie jest tak, że my sobie uznamy, że no bo tam gdzieś tam Chiny trują. Chiny trują, trzeba je okiełznać. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to jest, jak wspomniałem, że słucham czasem Konfederacji, no to tam jest coś takiego, że jak my tutaj sobie nałożymy te kagańce ekologiczne, to oni nas wyprzedzą, a oni nas wyprzedzą i zdominują i co? I my mamy poświęcić myśl ekologii rozwój. A trudno mi powiedzieć, czy ty byś na przykład widziała możliwość jakby pójścia do przodu w taki sposób, że my teraz trujemy, ale zakładamy, że postęp gospodarczy wygeneruje postęp technologiczny, który ale nas to jest, ale nie, bo to jest balansowanie na linię, no to jest nieodpowiedzialne działanie. To znaczy my nie wiemy, czy wymyślą coś, co pozwoli poradzić sobie z problemem, czy też nie. A jeżeli nie, my musimy działać w ten sposób, żeby na stan wiedzy, jaki jest dzisiaj. A jeżeli się zdarzy cud i nam przyspieszy na przykład oczyszczenie no to planety, no to świetnie, ale i mam nadzieję, że tak będzie natomiast. I też co to, no jakby wydaje mi się, że z wyścigu z Chinami i tak nie będziemy grać, że tak powiem, nie gramy w tej samej lidze mimo wszystko, racji chociażby wielkości, nie będziemy. A druga rzecz tu jest taka, że no faktycznie tutaj każdy powinien robić to może. I tu nie ma, no to jest jakieś takie infantylne, to znaczy też tak na prawicy często tak jest, albo tamci trują też, albo tamci też biją, tamci piją i w ogóle są złymi ludźmi, w związku z tym my też możemy. No niby tak swojemu dziecku nie przyzwolił na takie coś, myślę, na taki sposób myślenia. Zrozumiałe. Dobra, idziemy na następny temacik. Co my tu mamy? O jakich problemach społecznych polska opinia publiczna zapomina? Co powinniśmy wiedzieć? Bo ja tak osobiście mam takie sytuacje w życiu, że nie wiem, przychodzi do mnie ktoś i mi opowiada, że słuchaj, bo tutaj to kradną, a tutaj to oszukują i robią ludziom krzywdę. Tylko temat w ogóle nigdzie nie jest na tapecie w mediach, no bo jakoś tak wyszło, że jest niemedialny, a tu jeszcze w ogóle grupa, która to robi, to ma jakby wpływy, więc się w ogóle go nie porusza. Co ty byś powiedziała naszym widzom, żeby oni jakby zechcieli, że powinni o tym wiedzieć. Co się złego dzieje, albo dobrego, co należy wspierać, albo tępić, tak od siebie. Ja myślę, że tematy wszystkie gdzieś tam można znaleźć w tych przekazach medialnych, ale one nie wybrzmiewają, może są za rzadko, jeżeli chodzi o tą główną debatę, no to ona w ogóle jest katastrofalna, no bo przepraszam, ale tak jak zaczęliśmy też od tego, no sprawa pęczy na pomnikach, czy gdziekolwiek indziej, czy w ogóle nawet to w ogóle nie są, to nie jest to, co będzie warunkowało życie nas wszystkich, niezależnie czy tęczowych, czy jakichkolwiek innych. Więc no, są też, mamy takie problemy, które mi leżą na sercu, one są polskie wyłącznie. No to jest kwestia, jeżeli mówimy właśnie o równym traktowaniu, to jest kwestia na przykład obecności Gostynina. No to jest taki mój, ponieważ odbywałam kiedyś też praktyki w zakładzie karnym i prawa osób osadzonych leżą mi na sercu, że tak powiem. Funkcjonuje ośrodek, który jest
mój wykładowca określił to jako czarna dziura, gdzie społeczeństwo wrzuca kogoś, kogo nie chce już oglądać, tak filozoficznie to określił. No i myślę, że to tak jest. To zagraża nam wbrew pozorom, ponieważ no, funkcjonuje już taki ośrodek, do którego mieli początkowo trafiać ludzie, którzy byli, popełnili ciężkie zbrodnie, ale oczywiście sąd, jak to mechanizm no, społeczny, po prostu taki, że wrzuca się już tam osoby, które takich zbrodni nie popełniły, czyli za coraz lżejsze przestępstwa, bo dobudowuje się teraz aktualnie nowy ośrodek. No i pojawia się czasami w mediach, że to nie powinno być, to wprowadziła w ogóle Platforma Obywatelska, też a nie PiS, który jest taki, uważany za taki autorytarny. Co jest powodem takiego zjawiska? Czemu coraz mniejsze, coraz lżejsze przestępstwa są umieszczane w tym zakładzie? Jeszcze raz. To jest powodem takiego zjawiska, no bo w USA na przykład wiemy, że mamy tą inicjatywę ekonomiczną, bo więźniowie to tania siła robocza, ale co w Polsce powoduje, że coraz lżejsze przestępstwa są coraz surowiej karane? Niechęć do ponoszenia odpowiedzialności, typowo psychologiczny mechanizm, to znaczy na płaszczyźnie zakładu karnego, bo to kierownik tam kieruje ewentualnie do rozpatrzenia do sądu, żeby taką osobę po odbyciu kary umieścić w Gostyninie. No to już mogą być nawet, wystarczy, że dojdzie do jakiegoś konfliktu personalnego pomiędzy osadzonym a tym kierownikiem, że coś się nie spodoba i zostanie on uznany, a większość osób osadzonych też, to też prawda, jakieś można podchodzi pod jakieś tam określenie typu zaburzenie psychiczne, tak, psychologiczne, no jakaś dysfunkcja psychologiczna, jakiś problem osobowościowy, czy ten, więc bardzo dużo osób można pod to pociągać. I teraz, kiedy trafia to do sądu, to sąd nie chce ponosić odpowiedzialności że za to, że zwolni kogoś, tak uważam, zwolni kogoś, kto po prostu wyjdzie i zrobi komuś krzywdę, ale tylko, że takie ryzyko istnieje w odniesieniu do każdego przestępstwa. Właściwie takie ryzyko istnieje w odniesieniu do każdej osoby, bo my aktualnie nie dysponujemy jako ludzie wiedzą, która pozwalałaby w wiarygodny sposób oszacować, kto przestępstwo ponownie popełni, a kto nie. Nie ma takiej wiedzy psychologicznej, a takie decyzje się podejmują. Czy ja dobrze rozumiem, że są jakby osoby, które spędzają w tych więzieniach trochę zbyt dużo czasu, że tak to ujmę? Całe życie. Znaczy z Gostynina się aktualnie nie wychodzi. Zwolniona została przez ostatnie chyba 5 lat jedna osoba. Więc po prostu nie wychodzi się, ponieważ jest to ośrodek. To nie jest sprawa wyroku, tylko jakiś późniejszych. Tak, to jest środek, który ma być, niby miał być terapeutyczny, ale w praktyce jest to zakład karny, mimo że on się tak nie nazywa, regulowany nie przez kodeks karny, z tego co wiem, tylko przez kodeks cywilny, więc rzekomo jest to środek postpenitencjarny, tak zwany, czyli taki jak, no nie wiem, dozór kuratorski, tak, tylko że ten człowiek tam trafia i właściwie no nie ma takiego przypadku, żeby go stamtąd zwolnić, bo nie ma na jakiej podstawie. No jakby to znaczy... Ja z takich doświadczeń z rozmaitymi osobami, które na przykład były w zakładach psychiatrycznych, mam wrażenie, że część tych ludzi tam nie jest leczona, tylko w zasadzie przetrzymywana w związku z tym, że trochę przeszkadza, że to tak kiepsko wygląda i oni się źle zachowują, więc... Oni tam są, znaczy nie wiem, no nie jestem psychiatrą, żeby to oceniać, ale takie po prostu wrażenie odniosłem i być może to też jest podobnie w tym przypadku Gostynina. Że po prostu... Znaczy ja tylko powiem, jeżeli chodzi o ten aspekt, bo to jest też tak, jest pewna taka luka, którą też zajmuje się bardzo niszowa, też mało się o tym mówi, pomiędzy podejrzeniem o popełnienie przestępstwa, a jednocześnie podejrzeniem o jakieś zaburzenie psychologiczne. I tutaj te osoby, które jakby będą podejrzane, że jednocześnie no być może cierpią na jakąś chorobę psychiczną, a jednocześnie są podejrzane przestępstwo, trafiają do szpitala psychiatrycznego bez czasami na kilkanaście lat. I kilka takich spraw nagłośniono, że człowiek siedział na tym kilkanaście lat swojego życia, gdzie tak naprawdę oskarżony o kradzież roweru na przykład. No to jest coś, co po prostu mieć miejsca nie powinno. To jest skandal i uważam, że powinno się doprecyzować rzadziej, jeżeli chodzi o faktycznie samo tylko i wyłącznie występowanie chorób psychicznych, bo tutaj przepisy są dość ostre i nie pozwalają umieszczać od tak sobie na przykład. Właśnie a propos takiego zwracania uwagi na problemy w rozmaitych instytucjach,
Mam wrażenie, że tego jest mnóstwo, ale to jest też duże pole do popisu w ogóle dla społeczników, dla ludzi, którzy chcą tam coś zmienić, ale też zmienić nie na takiej zasadzie, że nie wiem, robią to pod publiczkę, tak, pokazują się. Ja pamiętam dość takie zdjęcie Yahiry Claudii, która zrobiła sobie zdjęcie z obierania ziemniaków w domu, które wśród bezdomnych, tak? Oni tam przygotowali jedzenie. I o co chodzi, że ta maniera takiego zrobienia sobie od razu zdjęcia, pokazania, że ja robię coś dobrego i wrzucenia tego, myślę, że czasem przesłania w ogóle jakby taką no, ideę, która polega na tym, że po prostu warto to zrobić dla samego robienia tej rzeczy, że świat się staje trochę lepszy. Natomiast no, ja tak słuchając sobie o tym Gostyninie, zacząłem się zastanawiać, czy nie warto byłoby jakiejś cyklicznej audycji zrobić, gdzie po prostu znajdujemy jakiś problem i go omawiamy. Oczywiście zaraz by się pojawiły pozwy i tak dalej, no być może trzeba by mówić bardzo ogólnie. Trudno mi powiedzieć, no bo wiesz, zawsze łatwiej to mówić, jeżeli ty o Gostyninie byłabyś na przykład, nie wiem, profesorem psychologii albo jakimś policjantem albo człowiekiem, który skończył. Ja bym miał autorytet, tak? Jak my sobie tak tylko mówimy, to łatwo to bardzo podważyć. Natomiast z drugiej strony chyba warto naświetlać takie tematy, więc możemy może kiedyś do tego wrócić, jakiejś cyklicznej audycji. Chciałabym tylko powiedzieć, że ekspertką, która się wypowiada na ten temat, jest pani profesor Monika Płatek i wiem, że ona często próbuje poruszać ten temat, ale to nie wybrzmiewa, to ludziom się wydaje, ponieważ no, napisano ustawę o bestiach, jeszcze w skrócie tak ją nazwano, no to ludzie myślą, że no, jak ktoś się o nich upomina, no to znaczy, że no nie wiem, no, jakieś ma dziwne sympatie, prawda, no bo to... Tak, no to w ogóle wszelkie tego typu, jakby to powiedzieć, kontrowersyjne tematy, no wyobraź sobie na przykład, że zaczynasz, chyba nie wiem, czy to z Rzecznikiem Praw Obywatelskich tak było, zaczynasz na przykład bronić praw pedofila, bo na przykład zostały złamane jego prawa, oni też mają jakieś prawa, tak? I w tym wypadku w ogóle no nie da się tego publicznie nawet wygłosić, bo od razu zostaje człowiek naznaczony, zjedzony i ustawiony po stronie osoby wspierającej jakieś okropne zachowania. Dobra, słuchaj, przejdźmy może do następnego tematu. Aha, klimatu nie poruszyliśmy. Nie, poruszyliśmy, dobra, klimat był poruszony. Sytuacja międzynarodowa Chin versus USA. Ja ten temat pisałem z takim zagadnieniem, że z takim nastawieniem, że załóżmy, nie wiem, czy ty kojarzysz Trójmorze, jest taka wspaniała prawicowa idea, Jacek Bartosiak tam opowiada, że w ogóle będziemy mieć strefy wpływów na wschodzie. No i załóżmy, że mamy strefy wpływów na Białorusi, na Ukrainie itd., itd. Polska jako kraj staje się silniejsza. Czy lewica w ogóle może coś takiego poprzeć? Czy zatem lewica może być w jakiś sposób, nie wiem, czy patriotyczna, czy nacjonalistyczna? No bo takie strefy wpływów zwykle wiążą się z jakimś wykorzystywaniem, stworzeniem nierówności między narodami, tak? Że my tutaj Polacy na przykład będziemy sobie rządzić na wschodzie w zamian, w miejsce Rosjan. Czy twoim zdaniem lewica może kierować się interesem narodowym danego kraju? Taka prawdziwa lewica, nie mówię o jakichś koniunkturalistach, tak? Tylko rzeczywiście lewicę. Znaczy tak, no na dzień dzisiejszy mamy taki świat, jaki mamy i no, istnieje ten podział na państwa. Trzeba dbać o interes ludzi, którzy tu mieszkają. No tak, jakby uważam, że no, którzy na przykład nas wybierają jako polityków. No nie, jakby tutaj za bardzo nie widzę innego wyjścia. Oczywiście z etycznej perspektywy należy też możliwie nie wchodzić w konflikt z jakimiś innymi interesami innych nacji i nie robić rzeczy no, po prostu barbarzyńskich. Mhm. No ale, no więc czy ten konkretny projekt? Powiem szczerze, że tutaj nie jestem w stanie aż tak go dobrze ocenić. Wydaje on mi się jakoś nieracjonalny. To znaczy... Bardziej mi chodzi tutaj o wybór moralny niż o jakby możliwość rzeczywistej realizacji tego projektu. No bo wyobraźmy sobie, to znaczy, że... współpraca. Jeżeli miałoby to polegać na zacieśnieniu współpracy,
to ja problemu nie widzę, ponieważ ta współpraca międzynarodowa i tak się odbywa i tak się wchodzi w innego rodzaju sojusze, możemy coś razem zbudować, no nie wiem, możemy wymiany dokonać. O co mi chodzi? Jestem z Bielska, mamy tu Fiata i w tym Fiacie na przykład prezesi są Włochami. I o co chodzi? Na przykład mamy taką sytuację, że Polska ekspanduje ekonomicznie na wschód i się okazuje, że tutaj, nie wiem, Orlen czy inne firmy wielkie dominują wschód i tam, wiesz, masz pracowników niskiego szczebla, którzy są na przykład Ukraińcami, a menadżerów Polaków. No i to tworzy taką sytuację, tak jak kiedyś było w tej pierwszej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, kiedy mieliśmy po prostu wyzysk i to związane z narodowościami, więc ja tu widzę duży problem, no bo z jednej strony jest to mocno nielewicowe, z drugiej strony wyborcy w Polsce, im by się to się podobało, tak? Podejrzewam, kierując się własnym interesem. Więc... No tak, ale czy wydaje mi się, że można udowodnić, że to ma jednak krótkie nogi, tego typu działanie. No bo to jest tak mniej więcej jak no, właśnie korporacje dokładnie tak się osadzają w różnych państwach świata i drenują je z zasobów. Przykładowo, tak? Ale wydaje mi się, że to... Sądzisz, czy lewica może coś takiego poprzeć? Interes... Nie, wydaje mi się, że jeżeli to jest tak ustawione, to nie. My możemy oczywiście starać się wzmocnić naszą pozycję poprzez sojusze, ale nie, to mają być sojusze partnerskie, a nie jakieś imperialne zapędy. Słuchaj, może teraz trochę poza kolejnością, bo ja chcę do tego. Ja bym chciał teraz przejść możliwie do... O, temat 10. Po pierwsze, czy Białoruś jest krajem socjalistycznym? Też nie jesteśmy ekspertami z Białorusi, ale czy ona jest krajem socjalistycznym? Bo tam jest wiele rozwiązań, które w jakiś sposób też pozwoliły zachować taką gospodarkę nieco zakonserwowaną tą sprzed transformacji ustrojowej. Po drugie, czy jeżeli jest tym krajem socjalistycznym, to warto zachować pewne rozwiązania, które jednak wspierały równość? Ja dzisiaj dokładnie miałem dyskusję na Facebooku odnośnie tego, czy Białoruś jest, czy bieda na Białorusi, czy w sensie relatywnie do Polski, jest spowodowana brakiem wolnego rynku, czy raczej tym, że byli odcięci od kapitału z Zachodu oraz od możliwości też połączenia z tym rynkiem zachodnim lepszego. Wyszło nam, że raczej to drugie, ale nie wiem. Natomiast czy sądzisz, że lepiej byłoby zachować Białoruś pod rządami Łukaszenki i żeby tam zostały pewne rozwiązania lewicowe, że tak powiem, no nie są idealne, ale to niektórzy widzą w tym socjalizm, duży udział państwa w gospodarce, małe nierówności społeczne. Czy lepiej byłoby, żeby tam jednak była demokracja, co mogłoby doprowadzić do reform lat 90. w Polsce, tak? Uwłaszczenia się na majątku państwowym, pozostawienia części grup społecznych samym sobie. Co sądzisz o tym dylemacie? W ogóle ja uważam, że nie powinniśmy im rozwiązywać to po pierwsze ich problemów, bo to się źle kończy, to znaczy kończy się niestety potem wykorzystywaniem też czego przez różnej maści populistów. I co prawda oni zawsze znajdą, jak będą chcieli jakiś powód, ale uważam, że po prostu takie ingerencje źle wyglądają. To jest po pierwsze. To znaczy ja entuzjazm, z mojej perspektywy entuzjazm niektórych polityków, polityczek do tego, żeby tam pojechać, czy w ogóle ludzi tutaj ze środowiska medialnego na przykład i próbować jakby co innego relacjonować, ale próbować kierować ich w jakąkolwiek stronę, to nie jest w porządku, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, moje dotychczasowe doświadczenie, jeżeli chodzi o relacje z tym krajem, wydaje mi się, że problemy tego niewielkie bardzo. Jakieś mówię, ponieważ zajmowałam się troszeczkę w swoim życiu takim handlem, można powiedzieć, no i wówczas te relacje jakieś tam handlowe były i niestety było to dość przykre, ponieważ ludzie ci no, drenowali własny kraj i było to możliwe, no, czyli tworzy się tam jakaś taka skupisko elit wokół władzy, bo rozumiem, że wokół tego aktualnego prezydenta i przypuszczam, że
to może hamować na przykład możliwość rozwoju tych grup, które z tym prezydentem po prostu nie są połączone, czyli szersze masy gdzieś tam nie mogą, nie ma tej mobilności, tak, bo zasoby są zawłaszczone. Więc, ale to jest moja jakaś tam... Czekaj, bo na Białorusi może być lepiej, może być bardziej wolnościowo, demokratycznie, równościowo, wszystko może być lepiej i to łatwo jest powiedzieć, że może być lepiej, ale co w wypadku, jeżeli mamy albo demokracja, i w domyśle być może jakieś antylewicowe rozwiązania, albo autokracja i trochę więcej lewicowości. Co ważniejsze, demokracja czy lewicowość? Trudno się wylansowało. Znaczy dla ludzi to ja mogę powiedzieć, że w szerszej skali niestety raczej lewicowość, dlatego że najpierw, żeby można było w ogóle z jakichś praw i wolności korzystać, to najpierw trzeba się najeść, no i taka jest prawda. Aczkolwiek tutaj od razu dodam, że piramida Maslowa okazała się na badaniu dużym nie do końca trafna, co oznacza, że ludzie nawet głodni mają też innego rodzaju potrzeby wyższe, ale mimo wszystko, no żeby móc faktycznie jakoś tak żyć godnie, to najpierw musi być ta baza, więc tylko ja nie za bardzo rozumiem, dlaczego w ogóle ma być tak, że musi być ten wybór dokonywany. Nie. Wiesz co? Nie, ja wiem, że nie musi, ale no. Lubię takie przykłady, bo one stawiają jakby, zmuszają do pytań, do hierarchizowania wartości. I ja sam osobiście, jak teraz o tym myślałem, dosłownie w tej chwili, no to zacząłem myśleć, że ja bym jednak wybrał demokrację, a wiesz czemu, bo zawsze byłem gościem, który lubił relatywizować i takim, którym lubił, lubił patrzeć z dwóch stron, znaczy widzieć czasem też te opcje, to co może myśleć druga strona, dlatego ja bym jednak wybrał tę demokrację. Wielokrotnie wspominałem, że mi się zdarza słuchać Konfederacji, tak, w samej ciekawości, co oni sobie tam w tych głowach myślą. Ostatnio prowadzę taki fanpage, na którym znajduję jakieś różne kwiatki, gdzie tam ludzie mówią jakieś niestworzone rzeczy o LGBT. Też będzie link w nagraniu, także zapraszam. Natomiast dlatego też bym wybrał demokrację, bo nie jestem przekonany do tego, że my mamy 100% racji. Ja też w życiu zmieniałem swoje poglądy. Kiedyś byłem na przykład wolnorynkowym libertarianinem. No, potem... Tak, ja też. Poglądy tak, ale w ogóle współcześnie te autorytaryzmy, one, właśnie, może pytanie inne, ale co ty rozumiesz pod pojęciem tej wolności? No bo ona ma różne wymiary, różne zakresy. O co tu chodzi? Bo, że co, że niby przecież nikt ci do głowy nie wejdzie, możesz być krytyczny do władzy, jak i nie, prawda? Rozumiem tak bardzo już realistycznie, jakby tak mi się wydaje, taki system, w którym masz drobne, różne stronnictwa, które ze sobą rywalizują, korzystając dość często i z wpływów, i z jakichś tam różnych... Chodzi mi o to, że w tej chwili na przykład, jeżeli masz w Polsce PiS, który próbuje zawładnąć całym państwem, to on jednak ma pewne ośrodki władzy, które się temu sprzeciwiają. Ja bym demokrację widział nie jako taki idealny system, w którym my wybieramy przedstawicieli, albo w którym jest jakaś deliberacja czy coś, teraz widziałbym to jako po prostu taką grę sił, która jest w miarę zrównoważona, w której ty możesz dostać jakby pod żebro nie fair, ale i ty możesz komuś dać pod żebro, a nie na takiej zasadzie, że mamy jedną dominującą siłę w społeczeństwie, która jakby stłamsiła całą resztę. I tylko tak bym rozróżniał demokrację od niedemokracji i o dziwo uznawałbym, że jednak taki system, w którym na przykład walczą ze sobą partie jak PO, która sprzyja przedsiębiorcom, partie jak PiS, która sprzyja na przykład klerykałom, partie jak Lewica, która sprzyja mniejszościom i tak dalej. I każda z tych partii ma za sobą jakieś poparcie, jakieś społeczne środki, nawet nie do końca działające legalnie, to już to jest lepszy system niż system, w którym masz, wiesz, jedną dominującą partię, która nawet by wprowadzała idealny z mojego punktu widzenia światopogląd, ponieważ no nie wierzę. Tak, ja cię rozumiem. One wtedy mają dla siebie wzajemnie funkcję kontrolną. Tak. I to jest duża wada. O to chodzi i też element jakiejś tam rywalizacji również jest korzystny.
To ja taki mam problem, jeżeli chodzi o system gospodarczy, że też tutaj widzę, że kapitalizm ma może tą przewagę, że dochodzi niż na przykład system, gdzie jest jakaś taka centralna władza, która odpowiada również za sferę tą gospodarczą, w tym sensie, że dochodzi do rywalizacji, bo przedsiębiorcy trochę rywalizują z władzą państwową, władza trochę jeszcze, u nas to w ogóle jeszcze z duchowieństwem, bo to u nas nadal jest jakby istotny element tej sfery publicznej i to wszystko gdzieś tam, no nie jest to jedna grupa, więc oni muszą na siebie uważać. To jest jakiś tam czynnik w tym sensie pozytywny, ale też trzeba zwrócić uwagę, że nie uniemożliwia skuteczne zmiany, to znaczy może poważniejsze zmiany. Tak, mnie zawsze fascynowało to, że był sobie jakiś Pol Pot i on miał przemoc i mógł nagle stwierdzić, słuchajcie, wynoście okulary, jesteście intelektualistami, wysyłamy was do obozu albo nawet zabijamy, albo nie wiem, był sobie Hitler i robił jakieś szalone rzeczy, ale ci ludzie przynajmniej wdrażali w życie coś, co było jakimś tam, jakąś ideą, natomiast to, o czym my mówimy, taka demokracja, walczące ze sobą obozy, w jakiś sposób rzeczywiście kończy się tą polityką ciepłej wody w kranie, kompromisów. To nie jest satysfakcjonujące, tak jakby to powiedzieć, nie robi takiego wrażenia, tak? Ale z drugiej strony jednak jest lepsze. Ale to jeszcze jeden argument jest, od razu powiem, że kwestia pluralizmu też ma swoją bardzo negatywną stronę, którą teraz widzimy w postaci polityki tożsamości. Polityki, gdzie internet spowodował, że mamy dwie, trzy bańki, które po prostu właściwie uniemożliwia debatę, bo ludzie się pozamykali w swoich kokonach i ta debata nie funkcjonuje. Organizują sobie debatę każdy w swoim gronie na przykład. O, właśnie, możemy zaraz po przerwie przejść do takich bieżących spraw politycznych właśnie, jak wspomniałeś, że Trzaskowski na przykład z Dudą zrobili sobie debatę sami ze sobą. Dobra. Mamy jeszcze 2 minuty, może tak wrzucę jakiś temat. O, pensje posłów. Nagrałaś o tym, zbulwersowałaś się, ja zresztą też. Czy ty uważasz, że to może być takie kluczowe dla wiarygodności opozycji, jak na przykład niezdanie mandatu przez Biedronia dla wiarygodności kandydata lewicy, że to... Bo w tej chwili widzę coś takiego, że załóżmy, że ktoś z opozycji zarzuca rządowi, a wy to źle robicie, wy to nie dajecie ludziom czegoś tam, ale kurczę, przed chwilą głosowałeś na podwyżkę dla siebie w czasie kryzysu i to są też ludzie, którzy jakby operują na co dzień w kwestii symboli, oni chodzą na te różne uroczystości, oni jakby bardzo przywiązują uwagę do symboli, a teraz symbolicznie dali sobie, zagłosowali z tymi podwyżkami. Jak w takim razie opozycję wyratować z tego wizerunkowego bagna, pomysły? Zaorać, nową opozycję stworzyć? Powiem szczerze, to jest dla mnie tak... Ja w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego oni tak... No przykro mi, nie jestem w stanie tego zrozumieć i mam wrażenie, że... Ja się cieszyłam, że akurat ja jestem z Razem, ci nasi posłowie zagłosowali tak, przeciwko. Nie użyło, ale jednak lewica, jesteśmy w klubie z lewicą, jednak nie wiem, po prostu naprawdę nie przychodzi mi do głowy, poza tym, że oni wtedy powinni byli wyjść i faktycznie przepraszać i to jest jedyne, co już mogli zrobić wówczas, co i tak nie zmienia. Nie wiem, powinni oddać te pieniądze wszyscy nadwyżkę, którą dostaną. Po prostu powinni oddawać, przekazywać i upubliczniać te druki codziennie. Może wtedy ludzie by im to wybaczyli. No nie wiem, bo... Kończy nam się czas. Ja może dodam, że w trakcie tej... No miałem po prostu wrażenie, że ci ludzie być może rzeczywiście są w jakiś sposób tak mentalnie odseparowani od społeczeństwa. Może to są na tyle zamożni ludzie, że już... Wiesz, żyją trochę innym patrzeniem na rzeczywistość. Mamy jeszcze tak, lewica ludowa czy obyczajowa. Wierzysz w to, że udałoby się odwojować prowincję z rąk PiSu? Jest to możliwe? Ale trzeba przestać mówić o jakimś progresywizmie i zajmować się postwartościami. No była taka, kiedyś taka książka o postwartościach. Kilkadziesiąt już niedługo lat temu. No i to jest bardzo dobre określenie, no to po prostu trzeba być bliżej. Mogę się wytłumaczyć, bo ja na przykład nie wiem, o co chodzi.
No to są te wartości niematerialne, no trochę taki synonim może nadbudowy, jakby bardziej marksistowskiej. No taki, chodziło mu o te wartości, które już nie są związane z zaspokojeniem potrzeb na przykład podstawowych, tak? Co wybrzmiewa chyba któryś raz w twoich wypowiedziach dzisiaj, że zauważasz to, że byt określa świadomość. Tak jak mówiłaś o tym, że ta agresja jest rodzona często z braków materialnych. Okej, okay, widzę, że tu się jakby wyłania pewien taki spójny obraz świata, który sobie ukształtowałaś i też jest jakiś system myślowy w tym. Tak, bo chciałabym powiedzieć, że ja na przykład, my żyjemy cały czas modą, która się na lewicy, która się też wyłoniła jakoś tam na zachodzie, pewnie pod koniec lat 60., 70., chyba nawet wcześniej. Ale chodzi o to takie przeświadczenie, że można, kto zresztą teraz prawica podchwytuje i cały czas jakieś dokonuje tam jakichś manipulacji, mówiąc o marksizmie kulturowym i tym marszu przez instytucje, te, no chodzi o tą tradycję kształtowania świadomości społecznej poprzez kulturę. Ja uważam, że jesteśmy w błędzie, po prostu. Uważam, że tak nie jest, że właśnie najpierw idą te rzeczy pierwszej potrzeby. W ten sposób. Dobra. To jest ciekawe, bo kojarzysz, co to jest dźwigizm na przykład, albo tankizm? Kojarzysz? Coś słyszałam, ale nie do końca ogarniam. Jest pewna grupa ludzi, którzy no, są źli na lewicę, że ona za bardzo podnosi kwestie mniejszości seksualnych, praw mniejszości i jest dość konserwatywna obyczajowo, a jednocześnie za rozwiązaniami socjalnymi, socjalistycznymi, jeśli chodzi o gospodarkę. I tacy ludzie nazywani są w Polsce dźwigami, na zachodzie, w sferze anglosaskiej, tankis, czyli czołgiści. To się też wiąże z apologią Związku Radzieckiego. No właśnie, jeśli cię mogę spytać, co sądzisz o Związku Radzieckim? Fajnie czy nie fajnie? Ja nie mam jakichś takich sentymentów. Ja uważam, że jednak nie żyłam tak długo na tym etapie, to po pierwsze. Po drugie, nie żyję w Rosji, to jest to, co już powiedziałam wcześniej, że ciężko się wypowiedzieć, jeśli się dokładnie tam nie funkcjonuje w jakimś państwie dłuższy czas i niuansów różnego rodzaju się nie zna. No i też uważam, ale jeżeli byśmy mieli, ja mówię, jestem taka przeciwniczką takiej prowadzenia no jakichś prób właśnie rekonstrukcji historycznej, czyli ja uważam, że musimy się uczyć z doświadczeń i to wszystko, co już było, to się drugi raz nie powtórzy, więc niezależnie od wszystkiego warto to analizować w tym kontekście. Dobra, no jednak dźwigiem czołgistą nie zostaniesz, natomiast chciałem cię jeszcze spytać, bo ten temat jakoś nawiązuje. Jest, przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie, że duża część tematów na lewicy, zwłaszcza tych obyczajowych, samo też słownictwo, jest zapożyczane z Zachodu. No i teraz rodzi się pytanie, kto jest bardziej niezależny w swojej myśli, kto jest jakiś taki kontrkulturowy teraz. Czy w Polsce prawica jest kontrkulturą, czy lewica jest konformistyczna, czy zgadzałabyś się z takimi twierdzeniami, czy niekoniecznie? Mam wrażenie, że obecnie to, co się wygląda jak wojna jakaś wartości, to jest zapożyczone z jednej i z drugiej strony. To jest, ja nie wiem, czy przecież te opowieści właśnie o tym walce z tym marksizmem kulturowym, to też nie jest wymysł polskiej prawicy, to jest gdzieś tam przywleczone. Jest chyba taki prawicowy też specjalista od tego, psycholog na P, chyba się na... Jordan Peterson, tak, rzeczywiście. No, więc to są w ogóle, są cała ta subkultura inceli, tak, też jakiś taki nut troszeczkę gdzieś obok tej katolickiej prawicy, ale też jakiś taki obecny. No więc to jest, to trudno powiedzieć, że... No? Nie masz wrażenia, bo jak wspomniałaś o subkulturze inceli, która moim zdaniem jest podobnym wytworem jak na przykład neomarksizm, który miałby usprawiedliwiać ideologię LGBT i że subkultura inceli jest takim odpowiednikiem lewicowym jakiegoś wymysłu o pewnej grupie społecznej i jej, jakby to powiedzieć, światopoglądzie, ideach, który w jakiś sposób nie do końca istnieje. To znaczy
To jest trochę tak, jakbyś miała, nie wiem, małą myszkę i wzięła takie wielkie szkło czy lustro zniekształcające i widziała to zniekształcenie. I wydaje mi się, że podobnie jak prawica widzi jakiś neomarksizm czy ideologię gender, to podobnie lewica widzi kulturę inceli, której... Ale to przypadkiem nie wzięło się z tego, że gdzieś faktycznie tak ludzie byli, którzy czy są, funkcjonują w przestrzeni internetu, którzy tak się określają? Wiesz co, generalnie ta myszka gdzieś tam jest, tylko że to, co ludzie... Ja się spędziłem trochę czasu w życiu na rozmaitych czanach i jakichś, kurczę, troll grupkach i to nie istnieje duża część z tych rzeczy. Ja też nasłuchałem się o jakichś trollach, którzy są sponsorowani przez Rosję. Nic takiego nie ma miejsca, albo przynajmniej tam, gdzie ja byłem. Nie wiem, naprawdę wydaje mi się, że duża część z tej dyskusji, z tego sporu jest, zwłaszcza z tej nadbudowy, o której wspomniałeś, jest po prostu wymysłem, jakimiś symulakrami, które w sobie funkcjonują w sferze publicznej, a bardziej, to jest też ciekawe, jak one funkcjonują jako inwektywy, jako środki do kategoryzacji ludzi między sobą, jako też taka gra statusowa w pewien sposób, że używając pewnych określeń możesz się jakby nad daną osobą postawić, pod, jako też, nie wiem, czy kojarzysz takie coś jak sygnalizowanie cnoty, to znaczy, że nie wiem, że się jesteś troskliwa o ludzi i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ale tak wracając do kwestii kontrkulturowości, to jest może zbyt ogólne pytanie, ale mamy takie bardzo szczegółowe. Czy słowo Murzyn, czy uważasz je za obraźliwe i czy decyzja, czy nie decyzja, ale taka rekomendacja jednego z członków bodajże, jak to się nazywała ta instytucja, Rada Języka Polskiego? W każdym razie rekomendacja, że teraz to już jest słowem obraźliwym. Co ty o tym sądzisz? Znaczy, tak, no nie mam zbyt wiele kontaktu z osobami czarnoskórymi. Nie, w Polsce ich prawie nie widuję, bo tak jest, że my prawie jesteśmy jednolicie biali tutaj, z wielkimi wyjątkami. No więc co ja mogę na ten temat powiedzieć? No jeśli nie, ja bym się zapytała ludzi, czy oni sobie życzą, czy sobie nie życzą tak być nazywani. Mnie się osobiście słowo niespecjalnie podoba, no bo ono ma jakieś tak, ja nie wiem, czy to w ogóle, czemu to w polskim funkcjonuje, prawdę mówiąc. Nie za bardzo mi się podoba i raczej nie używam, raczej staram się mówić osoba czarnoskóra na przykład. Wiesz co? Ja zauważyłem coś takiego, no w angielskim mamy tak słowo czarnuch, nigger, czy n-word, czy jak to chcesz określić. I generalnie sytuacja jest taka, że jeżeli ty to mówisz między osobami swojej, że będą czarną osobą, jeżeli to ci mówi czarna osoba, to nie traktujesz koniecznie tego jako zniewagę, tylko jakieś takie slangowe powiedzenie. To chodzi o intencje mówcy, tak? A jeżeli to mówi ci osoba biała, to ty wtedy możesz to jakby podejrzewać, że intencja jest jednak rasistowska i wroga. Ja się sam spotkałem, będąc członkiem rozmaitych niszowych subkultur, że jeżeli jesteśmy określani w sposób między sobą, to często jest jakieś takie bardziej... No wiemy, że ta osoba nie mówi tego złośliwie, natomiast często może to być mówione z pogardą. To jest skomplikowane z tym słowem Murzyn akurat, przynajmniej dla mnie osobiście, bo wyrosłem z takiej kultury, w której to nie było obraźliwe i czasem mi się wydaje, że jednak jest to pewnego rodzaju lewicowe przewrażliwienie, zwracanie uwagi na tego typu rzeczy. Natomiast obcując z osobami z lewicy, często moje zapatrywania na te tematy okazywały się pełne ignorancji. To znaczy nie znałem pewnych tematów, nie miałem jakiejś tam wrażliwości, żeby w ogóle czuć skórę drugiej osoby, więc trudno mi powiedzieć, jak w takim wypadku powinno być. Natomiast wiesz, patrz, teraz mówimy o jakimś tam słowie, czy ono obraża, czy nie obraża, ale to jest tak bardzo, bardzo daleko od pierwszej tej bazy, o której ty wspominałaś, a po drugie o takich realnych
problemów realnych. Ten problem też jest realny. W ogóle problemem realnym jest same relacje międzyludzkie. Duża część społeczeństwa opiera się nie na tym, co zbudujemy i co będziemy jeść, tylko jak ktoś kogoś potraktował. Tak? To jest mimo wszystko ważne, to sprawia, jak się czujemy. Często ludzie no, popełniają samobójstwa nie dlatego, że nie mieli co jeść, tylko dlatego, że ktoś ich źle potraktował. Tak? Więc to jest też ważna kwestia. Natomiast wiesz, ja teraz wrócę sobie do domu i bardzo bym chciał mieć jakieś, nie wiem, nowe, fajne mieszkanie i w ogóle zdrowe jedzenie i tak dalej, i tak dalej. A myśmy spędzili ileś tam minut tej dyskusji na temat jakiegoś słowa, czy on obraża. I to jest taki, wiesz, no. Też się przewija przez naszą rozmowę, że jest problem z poruszeniem rzeczy, które mogły mocno coś zmienić w naszych życiach, dać nam większe możliwości. I też myślę, że ten ale problem... Ale dlaczego? Ja wiem jakby, bo no. To jest... Wiesz, jeżeli zaczynamy się... Bo większość problemów wymaga jakiejś wiedzy, a te problemy to jest kwestia jakiegoś indywidualnego systemu wartości, jakiegoś tam takiego ogólnego przeczucia, osobowości, nie wiem, czasami. No to są rzeczy, o których każdy może się w każdym momencie wypowiedzieć. To prawda, a te rzeczy też z drugiej strony łatwo przyjąć, zrozumieć, zająć stanowisko moralne i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, jeszcze mam do ciebie jedno pytanie, bo a propos tych rzeczy, jeszcze jest kolejna. Wyobraź sobie, że chodzisz sobie do tej pracy i w tej pracy na przykład są pewne interesy, ta twoja firma ma interesy, szef, coś tam, coś tam, coś tam. I w przypadku, kiedy ty zaczniesz kwestionować takie podstawy, no to te interesy zostają naruszone. To nas płynnie przenosi do tematu 9. Co naprawdę grozi polskiej rodzinie, twoim zdaniem? Ja tutaj wymieniłem, nie wiem, brak mieszkań, brak pracy, taki termin jak anomia. Anomia polega na rozpadzie więzi społecznych. No załóżmy, że nie wiem, chodzisz do tej pracy non-stop i nie masz czasu dla bliskich, tak? Co jeszcze grozi twoim zdaniem polskiej rodzinie? Poza... Znaczy ja w ogóle, to ja mam właściwie poczucie, no, że patrząc na te wskaźniki demograficzne, no to jeżeli za kilkanaście lat tam ma już nas być właściwie 15 milionów, ja nie wiem, no myślę, że z mieszkaniami problemów wtedy być chyba nie powinno, bo to tak... No chyba, że będą instrumentem finansowym. Jeszcze raz powtórz. No bo słuchaj, no bo jeżeli w Stanach na przykład jest tyle pustych mieszkań, więcej niż bezdomnych, no to wskazuje na to, że mieszkania są instrumentem finansowym, więc ty kupujesz sobie... Tak, no to w ogóle problem, nie no, to oczywiście tu nie ma o czym mówić. Natomiast ja nie wiem, czy warto akurat tak akurat o rodzinie rozmawiać. Ja nie wiem... Inaczej. Są pewne struktury społeczne, które pozwalają na... odtwarzanie się na przykład zdrowego społeczeństwa. Nie wiem. Ja rozumiem. To znaczy, ja rozumiem. Ja uważam, że oczywiście jest mnóstwo problemów, ponieważ, ale właściwie wszystkie dotyczą tak samo jednej osoby, jak i tak zwanej tej komórki rodzinnej, tak? No bo to jest kwestia zabezpieczenia na starość, odciążenia osób, które się opiekują kimś przede wszystkim, tak? Czy to nieletnią osobą, czy osobą nie w pełni sprawną. No więc to są rzeczy, które to już są na tu i teraz, na już do rozwiązania. Dobry. Ale żebym mogła znaleźć taki wspólny mianownik, bo u nas często się mówi, że rodzina jest taka ważna, a ja mam znowu wrażenie dla Polek i Polaków, że oczywiście pewna sytuacja historyczna powodowała to, że na pewno potrzebne było jeszcze to spoiwo, na przykład więzi krwi, jakiś inny jeszcze interes niż tylko na przykład taki, jak się ma z obcą, osobą, z którą się nie jest spokrewnionym, tak, żeby z nią nawiązywać jakieś, żeby mieć do niej większe zaufanie, więc jakby być może w tym sensie tak, ale tutaj ja nie wiem, czy faktycznie rodzina jest tym, co tak w takim sensie, że taką wielką wartością W dyskursie publicznym dzieje się coś takiego, że zawsze mówisz, że
Ja wspieram rodzinę. Ja jestem za tym, żeby ludzie biedni mieli lepiej, żeby ludzie byli zdrowi, a ci lekarze to tacy bohaterzy, a strażacy to już w ogóle i kotka uratowali. I wszystko jest takie piękne, dyskusje publiczne, w ogóle Dolina Muminków. To prawda, no wiesz, często rodziny bywają patologiczne, czasem, znaczy często, to jest zbyt duże słowo, ale generalnie fajnie by było mieć na starość też jakieś tam państwowe zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast o co mi chodzi, ja tutaj poruszyłem kwestię rodziny, no bo mamy taki slogan, że nie wiem, LGBT zagraża rodzinie, więc chciałem się zastanowić, no, co tak realnie zagraża rodzinie. Natomiast jeszcze inna rzecz, jak już mówiliśmy o przyszłości, nie wiem, że klimat, demografia i tak dalej, to czy widzisz jakieś takie problemy społeczne, które nadciągają i co do których nic nie robimy? A no ale my mamy, no to tak, mamy problem moim zdaniem jednak z niewłaściwą profilaktyką przeciw uzależnieniu od alkoholu. Mamy za dużą, uważam, dostępność, kulturowe przyzwolenie mimo wszystko, które przyczynia się do codziennej patologii naprawdę w no, milionach rodzin, tak? Więc to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o kwestię tej takiego indywidualnego trybu życia, to jest moim zdaniem kwestia już niezależna zupełnie, nieuwarunkowana. Przemiany w rodzinie zachodziły na przestrzeni też ostatnich kilkuset lat, tak? Przede wszystkim były związane z urbanizacją, z industrializacją, z odejściem z tradycyjnych wspólnot, no więc to są jakby czynniki znane i zupełnie niezależne od no takie cywilizacyjne właśnie bym powiedziała. No w tym momencie też jeszcze przestrzeń internetowa, no to na przykład dla seksuologów problemem jest uzależnienie od pornografii, zastąpienie relacji relacjami internetowymi, tak? No to można, ale można to traktować jako problem, a można to traktować jako jakiś rodzaj zmiany, którego jakby efektu nie jesteśmy jeszcze finalnego w stanie przewidzieć, więc... Widziałaś taki film bodajże Spielberga Ready Player One? Tam grali w takiej wirtualnej rzeczywistości. Okej, okay, bo chodzi mi o to, że duża część tych rzeczy, które robimy za pośrednictwem internetu, na przykład my teraz rozmawiamy, to nie do końca jest problem, tak? Znaczy to cały czas jest rozmowa, co prawda podejrzewam, że jakoś tam biochemicznie jednak jest mniej gorsza jakość tej rozmowy niż gdybyśmy się widzieli, ale mimo wszystko jest to jakaś tam rozmowa. Zastanawiam się też, nie chciałbym wchodzić na przykład wiesz, w rolę niebezpieczeństwa związane z cyfryzacją, bo wydaje mi się, że wystarczająco wiele osób porusza ten temat, że to jest na każdej kroku, że odłóż smartfona, nie wiem, zatrzymaj się i żyj, więc może w to nie wchodźmy. Wiesz co? No ale tak, jeśli mówimy na przykład, no to mówię, no kwestia chociażby, to też poruszają lekarze, kwestie problemu już z uzależnieniem od pornografii na przykład i trudnościami związanymi z relacjami później w przypadku dzieci, a prawica zajmuje się zwalaniem tego tematu, powszechnego dostępu nieograniczonego do tego na sprawę właśnie LGBT, co nie ma w ogóle żadnego związku, jest czystą manipulacją. No więc... No ale to jest temat, którym warto by się było jednak zająć, tylko że jeżeli to ma prowadzić potem do ograniczenia faktycznie jakiejś tam swobody wyboru osób dorosłych, no to, bo zostanie to zmanipulowane, no to też nie dziwię się, że i liberalna, lewicowa też strona nie chce jakby tego być może jakoś eksponować, no bo to... Ale my jesteśmy cały czas krok do tyłu, jeżeli chodzi o te kwestie za po prostu manipulacją prawicową. Jedna rzecz, no właśnie tutaj jakby zauważamy, że nie wiem, lewica ma problem czasem z narzuceniem własnej narracji, być może tylko odbija prawicowe zarzuty. Natomiast tak przy okazji chciałem przypomnieć naszym słuchaczom, że alkohol to jest narkotyk, żebyście mieli to w głowie, pamiętali o tym, jak rozmawiamy o tym. I kolejna rzecz, czy widzisz jakieś w lewicy wątki, które robi źle? To znaczy chodzi o takie... podnoszenie pewnych postulatów, nie wiem, za mocno, za słabo, pewnych rzeczy może w ogóle nie powinna, a pewne właśnie powinna. Tak, mamy ostatnie 3 minuty, także jeśli... To jest, ja to wszystko już powiedziałam.
Ja uważam, że powinniśmy wypracować całkowicie własną narrację, która opowiada o tym, dlaczego ludzie powinni być równi i o tym, jakie są rodzaje tych nierówności. To jest jedna rzecz, ale to ja cały czas codziennie nad tym jakby też myślę, czytam i staram się gdzieś tam sobie to wypracowywać, ale to jest jakby też cały czas w toku. Nie przeszkadza ci to, bo ja takie mam wrażenie, że w związku z tym, że tak cała afera tych wszystkich emocjonalnie pobudza ta sprawa mniejszości seksualnych, że w zasadzie zapominamy o tysiącu innych nierówności. Wiesz, no, mamy gigantyczne nierówności ekonomiczne, mamy ludzi, którzy mają na przykład w innych dziedzinach jakieś gorsze warunki prawne. Bardzo prosta rzecz. Osoby, które są biseksualne, homoseksualne, transpłciowe, też potrzebują mieć pracę, też potrzebują mieć mieszkanie i potrzebują jeść. Zanim jeszcze zdecydują się na, bo jednak warto tutaj zwrócić uwagę, że niektóre postulaty, my je popieramy na zasadzie takiej, że chodzi o równość, natomiast warto zwrócić uwagę, że jednak to są postulaty konserwatywne, prawda? No na przykład kwestia dziedziczenia, kwestia związków. To u nas tak wygląda to, że podejmuje to lewica, ponieważ nikt tego nie chciał wcześniej zagwarantować. Bardzo ciekawa uwaga, że właśnie no, są to postulaty konserwatywne. Słuchaj, ja w ogóle z całej tej naszej rozmowy biorę taką jakby twój taki główny postulat, jaki ty w ogóle wnosisz do dyskusji takiej publicznej w Polsce. Może nie masz jakichś gigantycznych jeszcze zasięgów, ale wiesz, no po prostu załóżmy, że rozumiem twoją myśl. Ta myśl jest taka, że skupmy się na tym, no, za co żyjemy, tak? Na tej podstawie jakiejś materialnej, która jest bardzo ważna, co o czym wydaje mi się, że w tych sporach zapominamy. Trochę się traktujemy, jakbyśmy byli, nie wiem, jakimiś nieśmiertelnymi duchami, które dyskutują o niestworzonych ideach. Dobra, słuchaj, dziękuję ci za tę rozmowę. Bardzo fajnie mi się rozmawiało. Mam nadzieję, że to powtórzymy jeszcze kiedyś, także... Szybko zleciał. Jasne, też takie...